Film o tej tematyce był już jakiś czas temu, niestety po miesiącach YouTube stwierdził, że z tego względu ponownie przygotowuję materiał. Lista się praktycznie nie zmienia, może lekko jest częściowo subiektywna, lecz oparta na rankingach i zachęcam Was do zrealizowania własnej listy i przedstawienia jej w komentarzu. Jeśli YouTube ponownie się przyczepi, niestety nie będę mógł puścić fragmentów utworów, wtedy umieszczę je w opisie, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. My Generation to utwór angielskiego zespołu rockowego The Who, który stał się hitem i jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów. Piosenka została uznana za jeden z 11 największych utworów według Rolling Stone na liście 500 największych piosenek wszechczasów i 13 miejsce na liście 100 największych piosenek rock'n'rolla. Mówi się, że utwór zawładnął gniewem bycia nastolatkiem i został scharakteryzowany jako ukłon w stronę kontrkultury modsów. Być może najbardziej uderzającym elementem piosenki jest tekst, uważany za najbardziej wyrazistą wypowiedź młodzieńczego buntu w historii. Sam ton utworu sprawił, że stał się uznanym przodkiem ruchu punk rock. Jedną z najbardziej cytowanych i wyraźnie przepisywanych linii w historii rocka jest: mam nadzieję, że umrę, zanim się zestarzeję. Zwróćcie również uwagę na wokalistę The Who, który się jąka. Heart of Glass, utwór amerykańskiego zespołu Blondie, wydany w styczniu 1979 roku jako czwarty singiel pochodzący z trzeciego albumu studyjnego Parallel Lines. Został napisany przez wokalistkę Debbie Harry i gitarzystę Chrisa Steina. Jest to największy i najbardziej rozpoznawalny przebój zespołu. Zdobył pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach, m.in. Wielkiej Brytanii i Ameryce. Teledysk wyreżyserował Stanley Dorfman. Utwór został umieszczony na liście 500 piosenek, które ukształtowały rock, utworzonej przez Rock and Roll Hall of Fame. W grudniu 2004 roku magazyn Rolling Stone umieścił piosenkę na 255 miejscu na liście 500 utworów wszechczasów. W kwietniu 2010 roku znalazł się na 259 miejscu po zaktualizowaniu listy. Slant Magazine umieścił go na 42 pozycji na liście swoich największych tanecznych piosenek. Obecnie utwór jest w rankingu na 56 miejscu oficjalnej listy najlepiej sprzedających się singli wszechczasów Wielkiej Brytanii ze sprzedażą blisko 1,5 miliona egzemplarzy. Because Night, ballada rockowa napisana przez Bruce'a Springsteena i Patti Smith. Pierwotnie nagrana została przez Patti Smith w 1977 roku, której wersja znalazła się na czwartym singlu artystki. Materiał rejestrowany był w nowojorskim studiu nagraniowym Record Plant. Akustyczna wersja nagrana została przez 10,000 Maniacs w 1993 roku podczas występu formacji na MTV Unplugged. Piosenka znalazła się później na ich albumie MTV Unplugged. Słowa tej aranżacji akurat różnią się kilkoma szczegółami. Utwór był często odtwarzany w amerykańskich rozgłośniach radiowych, co przyczyniło się do dotarcia singla Because the Night do pozycji 11 na liście Billboard Hot 100. Without Me, singiel amerykańskiego rapera Eminema pochodzący z jego płyty The Eminem Show. W tekście piosenki Eminem zgodnie ze swoim zwyczajem krytykuje wiele znanych osobistości, wiceprezydenta USA Dicka Chandleya, jego żonę Lenny, Chrisa Kirkpatricka, zespół Limp Bizkit, muzyka Mobiego, a także agencje rządowe FCC oraz stację muzyczną MTV. W jednej linijce tekstu Eminem w ostrych słowach wspomina też swojej matce Debbie Matters proces sądowy, jaki mu wytoczyła po wydaniu singla My Name Is, w którym raper nie pozostawił na niej suchej nitki. W klipie wykorzystano kilka dość kontrowersyjnych elementów. W teledysku Eminem i Dr. Dre, parodiując przy okazji Batmana i Robina, przestrzegają dzieci przed kupowaniem płyt rapera z Detroit bez zgody rodziców ze względu na treści zawarte w niektórych piosenkach. Oprócz tego w wideoklipie występuje wiele innych wydarzeń, m.in. muzyk leży w łóżku z dwoma aktorkami filmów pornograficznych, ogolony na łyso jedzący banana ćwiczy jogę, a także przebrane za terrorystę Osama Bin Ladena tańczy na końcu utworu ze członkami grupy D12. Without Me jest uznawany za jeden z najlepszych singli w całej muzycznej karierze Eminema. Zajmował czołowe lokaty na listach przebojów m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Australii i Tajwanie. Like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy.
Cult of Personality to piosenka zespołu rockowego Living Color. To był ich drugi singiel z debiutanckiego albumu Vivid, wydanego 14 lipca 1988 roku. Założyciel zespołu, Vernon Reid, określił utwór jako wyjątkowy dla zespołu nie tylko ze względu na komercyjny sukces, ale przede wszystkim dlatego, że został napisany na jednej sesji próbnej. Riff natknął się na praktykę czegoś innego i pod koniec sesji napisali coś, co miało stać się najbardziej znaną piosenką Living Color. Piosenka zawiera wiele odniesień politycznych. Tytuł pochodzi od antystalinowskiego raportu przywódcy sowieckiego Nikity Chruszczowa z 1956 roku, zatytułowanych O kulcie osobowości i jego konsekwencjach. Gangsta Paradise, single amerykańskiego rapera Coolia z gościnnym udziałem piosenkarza LV, wydany 2 sierpnia 1995 roku. Jednym z autorów piosenki jest Stevie Wonder. Pierwotnie w utworze było sporo wulgaryzmów, ale Stevie Wonder na nie nie pozwala, więc Coolio zdecydował się na ich usunięcie. W Stanach Zjednoczonych single spędził 12 tygodni w pierwszej dwójce Billboard Hot 100. W teledysku do utworu wystąpiła Michelle Pfeiffer. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Silver Machine to utwór z 1972 roku brytyjskiej grupy rockowej Hawkwind. Pierwotnie został wydany jako single 9 czerwca 1972 roku, osiągając trzecią pozycję na brytyjskiej liście singli. Single został ponownie wydany w 1976 roku, później w 1978 roku, osiągając 34 miejsce na brytyjskich listach przebojów i singli i ponownie w 1986 roku, osiągając 67 miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii. Utwór śpiewa ostatni król rock'n'rolla Lemmy Kilmister, znany z grupy Motorhead. Piosenka jest uważana za pierwszy hymn motocyklistów. Comfortable Numb, ballada rockowa brytyjskiego zespołu rockowego Pink Floyd, pochodząca z albumu The Wall, który wydano w 1979 roku. Jest jedną z najbardziej znanych piosenek zespołu, m.in. ze względu na słynne solo gitarowe w wykonaniu Davida Gilmoura. Utwór jest jednym z trzech z albumu The Wall, jakie wspólnie napisali Roger Waters i David Gilmour. Wszystkie pozostałe utwory w całości napisał Roger Waters. Wokół aranżacji tego utworu rozgrzał spór pomiędzy muzykami, gdyż Gilmour chciał nadać jej mocny rockowy styl. Wspominał później: kłóciliśmy się o tę piosenkę jak szaleńcy, stoczyliśmy wielką walkę. Utwór Comfortable Numb był wykonany w trakcie ostatniego koncertu Pink Floyd w 2005 roku. Treść piosenki opowiada o artyście o imieniu Pink, uginającym się pod brzemieniem sławy, zmęczonym, wyczerpanym i prawdopodobnie odrzuconym przez społeczeństwo i odurzonym używkami i lekami, który jest zmuszony do ciągłych występów. Jednocześnie utwór jest częścią albumu koncepcyjnego, który opowiada o artyście budującym wokół siebie mur odgradzający go od bliskich i fanów. Come on, come now. I hear you feeling down. Stairway to Heaven, ballada rockowa brytyjskiego zespołu rockowego Led Zeppelin. Piosenka wydana została w 1971 roku na czwartym niezatytułowanym studyjnym albumie zespołu, nieformalnie nazywanym 4, czyli czwartym. Początkowo wydawcy starali się wymusić na zespole wydanie utworu na singlu i nie mogli zrozumieć, dlaczego zespół nie chce tego zrobić. Jednak po pewnym czasie okazało się, że decyzja zespołu była słuszna. Fani, nie mogąc kupić singla, dla tej piosenki zaczęli kupować płytę długogrającą Led Zeppelin 4. Słowa piosenki napisał wokalista zespołu Led Zeppelin, Robert Plant. Tekst utworu traktuje o dokonywaniu właściwych wyborów w życiu i nie kierowaniu się pozorami. Producentem nagrania był gitarzysta zespołu Jimmy Page. W latach 70. w Stanach Zjednoczonych była jedną z najczęściej zamawianych piosenek w stacjach radiowych, mimo że nigdy nie została wydana na singlu. W 2004 roku utwór został sklasyfikowany na 31. miejscu listy 500 utworów wszechczasów według czasopisma Rolling Stone. And when she gets there, she knows if the stars are.
Jailhouse Rock, piosenka napisana przez Jerry'ego Leibera i Mike'a Stollera, która była przebojem Elvisa Presleya. Utwór wydano jako singiel 24 września 1957 roku, aby zbiegł się w czasie z premierą filmu Presleya o tym samym tytule. Wersja Elvisa Presleya zajmuje 67 miejsce na liście 500 największych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. W 2005 roku utwór wydano ponownie w Wielkiej Brytanii, gdzie był singlem numer 1 przez tydzień. Utwór sprzedano w ponad 4 milionach egzemplarzy. Teledysk do tego utworu to fragment filmu, który stał się zarazem pierwszym teledyskiem w historii. Ta piosenka wyznacza po dziś standardy muzyczne. Party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. Jeżeli macie wolne środki finansowe, polecam zakup Bitcoina. Urósł on ponad 2,5 w ciągu pół roku, zaś w najbliższych tygodniach Facebook wyda własną kryptowalutę, która będzie stabilna, a dzięki temu przyjmie się ona w codziennych płatnościach. Bitcoin zaś, uważany za cyfrowe złoto, powinien tylko na tym skorzystać, bo popularność kryptowalut wzrośnie. Możecie kupić go na największej polskiej giełdzie kryptowalut BitBay, zaś link znajdziecie w opisie filmu.